Aneta Jędrzejczyk oraz Michał Wiśniewski z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych z Radomska są dzisiaj gośćmi Państwa na portalu radomsko24.pl w programie Staszczyk Niezależnie. Zapraszamy do oglądania. Witam na portalu radomsko24.pl, Irek Staszczyk, program Staszczyk Niezależnie. Witam moich gości. Aneta Jędrzejczyk, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku. Witam serdecznie. Również witam. I Michał Wiśniewski, laureat Olimpiady Wiedzy o Mediach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Michale, i serdecznie gratuluję, bo masz już w kieszeni indeks. Tak, mam indeks. Na 16 polskich uczelni. Skorzystaj z niego? Czy... Może skorzystam, no to trudno, wiesz, to powiedzieć, życie jest różne, pełne niespodzianek, więc wszystko się może wydarzyć, ale myślę, że skorzystam, na pewno przyda się przy planowaniu studiów, drodze dalszej na pewno może się przyda. Koledzy trochę zazdroszczą? Nie, myślę, że nie, raczej, raczej nie. No. Rozumiem. Aneta, teraz do ciebie mam pytanie. Będziemy mówić sobie po imieniu, bo się znamy, pracowaliśmy... Kiedyś razem, mile to wspominam, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych. Mnie, humaniście, kojarzy się to przede wszystkim z elektroniką, z elektrotechniką, z przedmiotami ścisłymi, a tu uczeń tej właśnie szkoły, Michał Wiśniewski, zdobywa laury na Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, typowa olimpiada humanistyczna. Czy ja coś tu... Pomyliłem? Tak, no ja też jestem zaskoczona, bo czasami jak jeżdżę na jakieś tam, jesteśmy zapraszani na gale finałowe różnych konkursów i nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca, jeśli chodzi o kategorie literackie, jeśli chodzi o Olimpiadę Wiedzy o Mediach, już no od kilku ładnych lat uczestniczymy w tej olimpiadzie i rzeczywiście nasi uczniowie są takimi jednymi z nielicznych, którzy reprezentują technika szkoły zawodowe i no tam przede wszystkim są uczniowie liceów ogólnokształcących, klas dziennikarskich, tak? A tutaj rzeczywiście ja się ogromnie cieszę, że mam przyjemność pracować z takimi perełkami, więc rzeczywiście jest mi tym bardziej miło, tak? Jeśli chodzi o samą Olimpiadę Wiedzy o Mediach, tak? To rzeczywiście tutaj... Ja myślę, że tutaj trzeba być omnibusem. No cóż z tego, że oni tam na przykład na stronie Olimpiady proponują nam konkretną literaturę, konkretne pozycje, wydawnictwa, tak? Ale tutaj przede wszystkim trzeba mieć ogólną wiedzę. Wiedzę i z zakresu wiedzy społecznej, ekonomicznej, politycznej, medialnej, reklamowej. To był etap najpierw szkolny, później tak. Powiatowy, wojewódzki. Jak to wyglądało? Tak to właśnie wyglądało, że najpierw były eliminacje szkolne, uczniowie pisali esej na wskazany przez organizatorów temat, tak? Te eseje były oceniane przez Wydział Dziennikarstwa, przez specjalistów tam z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Potem się zakwalifikowali do etapu wojewódzkiego. W wojewódzkim przeszli kolejny etap, był to test z wiedzy o mediach i tam stamtąd została wyłoniona najlepsza dziesiątka z województwa łódzkiego, która zakwalifikowała się do etapu centralnego, tak? I wtedy właśnie tak się właśnie stało z Michałem i Alą Szydziak, bo to muszę dodać, że tak. Jeszcze mamy Ale uczennicę drugiej klasy w tym momencie. Byłeś zaskoczony, gdy dowiedziałeś się, że jesteś laureatem tego konkursu? Sądząc po trudności pytań i może użyję takiego nieprofesjonalnego słowa odjechaniu niektórych pytań, byłem w pewnym sensie zaskoczony, tak, mile zaskoczony, ale jednak... Trzymałem się teraz tego określenia odjechanych pytań. Powiedz mi to, jakie takie pytania były? Jestem naprawdę ciekawy. Zapadło mi w pamięć, to było akurat już pytanie dla finałowej dwunastki, tutaj z panią Jędrzejczyk na temat tego pytania rozmawialiśmy. Chodziło na przykład pytanie dotyczące techniki i tam było techniki telewizyjnej, no takiej już telekomunikacyjnej, odnośnie jak nazywa się orbita geostacjonarna Ziemi.
Wykorzystywana przez telefony komórkowe. Odpowiedź orbita Clarka. Ja mam tutaj jeszcze, Irek, kilka odjechanych pytań, tak? Jaki tytuł nosi wiralowe nagranie z 1914 roku? Albo kto jest założycielem grupy medialnej Weszło? Albo kto w 1851 roku publikował tekst pod tytułem O felietonie, felieton na łamach Tygodnika Poznańskiego, tak? Ja pamiętam jeszcze, zapamiętałam sobie, kiedy Wiktoria Całus chyba 3 lata temu była w tej ścisłej czołówce i było pytanie właśnie do tej dwunastki najlepszych, albo na przykład było pytanie właśnie dotyczące, kto, który z fotoreporterów wsławił się w puczu sierpniowym. No więc no rzeczywiście. Powiem szczerze, że jestem zaskoczony. A powiedz mi, w tym finałowych pytań, ile było? Ten finał odbywa się na wygląda dosyć podobnie do turnieju 1 z 10, więc trudno mi powiedzieć, ile tam jest tych pytań dokładnie. No, po prostu jest bardzo podobnie skonstruowane do tego popularnego teleturnieju. Czyli wybierasz pytanie, jeżeli jest zadane pytanie, kto się pierwszy zgłasza do odpowiedzi. Tak, są tam bardzo podobne zasady. Są też trzy szanse na każdy tam etap tego finału. Wracając jeszcze teraz właśnie do tego przedmiotu, bo ty jesteś w klasie o profilu, bo tak to można określić, tak, prawda? Tak, to jest technik organizacji reklamy. Technik organizacji reklamy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zespół szkół elektryczno-elektronicznych, to pytanie do ciebie teraz, Aneta, to jest taki jakby troszeczkę chyba kierunek albo przedmiot niszowy, o którym albo mało się słyszy w Radomsku dla potencjalnych przyszłych uczniów waszej szkoły, albo mało popularny z racji tego, że to jest zespół szkół, jak już powiedziałam, elektryczno-elektroniczny. Tak, ja przyznam, że od kilku już lat widzimy zainteresowanie reklamą. Mamy stworzony kierunek. Wcześniej był technik organizacji reklamy, teraz mamy technika reklamy. Jest to rzeczywiście i właśnie z tej klasy, bo ja tam przeważnie uczę języka polskiego, tam odnajdujemy właśnie te perełki humanistyczne. Uczniowie, którym chce się chcieć. Zresztą ten program Technika Reklamy świetnie wpisuje się chociażby w zagadnienia Olimpiady Wiedzy o Mediach, ponieważ mamy tam zagadnienia z szeroko pojętego marketingu. Uczniowie uczą się planowania kampanii reklamowej, projektują materiały reklamowe, tak? Pracują w Photoshopie, Corelu, w różnych programach multimedialnych, tak? Tworzą reklamy radiowe, prasowe, telewizyjne, reklamowe, uczą się jak na przykład przygotować bazę danych klientów, kalkulują na przykład nie wiem, w Excelu, także w tym momencie przygotowują na przykład, no nie wiem, dokumenty agencji reklamowych. Czyli tak. Moim zdaniem skończyły się te czasy, jeżeli ktoś był humanistą, to musiał wybierać liceum, prawda? Jeżeli ktoś był umysłem ścisłym, to oczywiście technikum, czy to technikum, które wy reprezentujecie, czy technikum drzewne w Radomsku, czy inne technika. Teraz to nie ma nic wspólnego z tym, bo każdy kierunek, nawet pokrewny, jeżeli ktoś jest i humanistą, i ma troszeczkę umieć ścisły i może to wszystko ze sobą powiązać, to może wybrać taką szkołę jak wasza i spełniać się w niej. Bo nieraz tak bywało, no, ktoś rozpoczynał naukę w technikum i po pierwszym semestrze nauczyciel mówi, słuchaj, no ty to masz umysł humanistyczny, ty się nie będziesz mógł zrealizować, te szkoły nie skończysz, ty wybierz i przenieś się do któregoś z liceów. Tak było za moich zamierzchłych dawnych czasów. No, właśnie teraz się wszystko się zmienia, tak? Ta reklama, no nie czarujmy się, reklama jest potrzebna w tym momencie w każdym przedsiębiorstwie, w każdej firmie, instytucji, w działach promocji. My musimy teraz się pokazywać, my musimy się reklamować. Tak jak teraz to robicie tutaj. Tak jak robimy to teraz. No przy okazji jeszcze przemycę kolejną informację, że uczniowie w tej klasie świetnie zdają egzaminy zawodowe. W sesji zimowej mieliśmy 100% zdawalności, tak? To uczniowie, którzy właśnie z tej klasy najczęściej rekrutujemy uczniów do chociażby do projektów medialnych polsko-ukraińskich, tak? I naprawdę one cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Zresztą tutaj Michał chociażby też uczestniczył dwukrotnie w projektach polsko-ukraińskich. A Michał, powiedz mi, czy ty świadomie, w sensie tym świadomie wybrałeś zespół szkół elektryczno-elektronicznych i właśnie tą klasę? Szczerze, pewno moje plecy chciałyby powiedzieć, że tak, świadomie. Czy to był trochę zrządzenie losu, ale niekoniecznie to było świadomy wybór, no bo ja byłem postawiony w sytuacji, gdzie jednak nie mogłem pójść do szkoły, do której chciałbym pójść, nie ze względu tam na
na to, że po prostu progi punktowe, tylko po prostu z różnych innych powodów, więc musiałem zostać tutaj i wybrać jakąś radomsztańską szkołę. Polecono mi elektryk. No i tak przez polecenia jestem tutaj. A ja dodam, że to było takie konspiracyjne działanie polonistki z polonistką. Koleżanka właśnie z dziewiątki tak powiedziała mi: Aneta, mam dla ciebie ucznia, humanistę, który świetnie pisze, który jest niezwykle kreatywny i mówi, będziesz miała z niego pożytek. Ja mówię, Marta, rób wszystko, dawaj go. Nie się udało, ale powiem, że to takie ma predyspozycje na przyszłego dziennikarza, bo nawet w obecności swojej pani nauczycielki jest taki asertywny, mówi prawdę, że mógłby powiedzieć, że jak najbardziej myślał, marzył o tym kierunku i nie było innego wyboru. Ale teraz zupełnie jeszcze poważnie, chociaż cały czas poważnie rozmawiamy. Czy wiążesz swoje plany życiowe później, no wiadomo, teraz matura już za progiem będzie, z tym właśnie kierunkiem pracy, czyli nie wiem, dziennikarz, radiowy, telewizyjny. Tak, myślę, że jeśli nie będę konkretnie pracował w branży medialnej, na pewno się przyda, czy przy prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa na przykład, czy w pracy w jakiejś przedsiębiorstwie. Tak, bo tu bardzo ważny temat podjąłeś, bo ktoś mówi, skończę ten kierunek, to będę pracował w reklamie, może będę w jakiejś telewizji pracował, czy w radiu, prawda, ale tu ten kierunek umożliwia i otwiera drzwi do zaistnienia we własnej działalności gospodarczej, prawda? Bo to wszędzie. Jest wszędzie, prawda? Tak, dokładnie, bo to jest i promocja swojej firmy, tak, którą otwieram jednoosobową, dwuosobową, tak? Mam swoją firmę. To jest niezwykle ważne, żeby umieć się sprzedać, tak? Bo no właśnie mówię, uczniowie projektują ulotki reklamowe, tak? Poza tym, co ja tu mam jeszcze wypisane, tak? I reklamy, banery, uczą się kampanii reklamowej. Czyli rozumiem. To jest wszystko. Wracając jeszcze, bo uciekło mi to pytanie, przepraszam, że ci przerywam. To przewaga jakich przedmiotów jest właśnie w tej klasie? To są przedmioty typowe humanistyczne, Michał? To są... Nie wiem, język polski na przykład, historia, więcej jest tych, czy na przykład związanych z reklamą, jakaś grafika? Znaczy, no jak przez to, że to jest właśnie z technikum, więc oprócz takich przedmiotów ogólnokształcących jak polski, matematyka, dochodzą też przedmioty zawodowe, więc jest tak, że jest spora część tych przedmiotów zawodowych kształcących pod kierunkiem reklamy. No to jest jakieś projektowanie kampanii reklamowych. To jest zarówno przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne, ale dodatkowo to jest rozszerzenie, jak dobrze pamiętam, angielski chyba dochodzi i geografia. To było takie pytanie, skoro już tak szczerze rozmawiamy, to powiedz, czy w okresie tej nauki, bo jesteś już maturzystą, czy te przedmioty, które cię mnie interesowały, tak troszeczkę po macoszemu traktowałeś? No bo wiadomo, no, byłeś nastawiony na te przedmioty humanistyczne. Czy tak naprawdę te przedmioty w przyszłości będą ci potrzebne, czy nie? Bo według mnie jeszcze nadal trwa taka dyskusja w Polsce, nie wiem, czy się zgodzić ze mną, że w gro przedmiotów jest, które są no, kiedyś tam w przyszłości nam w ogóle niepotrzebne nauki. Jesteśmy mniej jakby skoncentrowani, ukierunkowani. No jest coś takiego, że pewne przedmioty są, no ja pamiętam mój język starocerkiewno-słowiański, którego się uczyłam na studiach, tak? No i w zasadzie nie jest potrzebne, nie wykorzystuję go w pracy z młodzieżą, tak? Ale no ja myślę, że gdzieś tam zawsze, gdzieś tam się przemyci pewne informacje, które gdzieś tam zawsze kiedyś wykorzysta, prawda? Jesteśmy narodem bardzo wysoko wykształconym i biorąc pod uwagę, jeżeli ktoś wyjeżdża za granicę, nawet zostaje tam, to bardzo łatwo znaleźć pracę, bo poziom naszego nauczania w naszych uczelniach i szkołach jest o wiele wyższy niż nawet no, przykład Stanów Zjednoczonych. Znaczy ja tylko ubolewam jako polonistka też nad przeładowaniem materiału, tak? No bo co z tego wchodzimy teraz w nową podstawę programową, która po prostu jest no nie do przejścia, tak? Jest mnóstwo lektur i ja mówię, no ale to jest przebudowa systemu od podstaw, tak? Tego tutaj no... Ale zapytam teraz, czy to było potrzebne, czy nie? Czy to jest potrzebne? I tak, i nie, tak? Ponieważ no pewne jakieś były jakieś archaiczne... No ja bym się z tym nie zgodził, bo nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. I zjeść ciastka, oczywiście, że tak, tak? Ale no... mówię, no uważam, że pewne rzeczy tak, pewne rzeczy nie, tak? No to już jest temat na inne spotkanie, prawda? Michał... Matura już, tuż. Powiedz mi, jakie przedmioty, bo teraz jak to wygląda matura? Są obowiązkowe przedmioty, czyli język polski, matematyka i język obcy, nowożytni.
I ty oprócz tego jeszcze co będziesz dał? Oprócz tego... No, ty masz indeks, to co, czy ja pytam? Nie, no ale warto być ubezpieczonym, jeśli jednak nie dzieje się. Sezonny zawsze tak, ubezpieczony. Czyli widzę, że już reklama tu wchodzi, w której mówimy, o którym towarzystwie ubezpieczeniowym w tym momencie mówimy. Tak. Rozumiem. Czyli... To będzie oprócz tych obowiązkowych, no to poza tym geografię jeszcze, wiedza o społeczeństwie. Będzie zdawał, tak? I wybrałeś. Polski rozszerzony. Ja to jeszcze dodam, wejdę a propos reklamy, tak, że tutaj nasi uczniowie, no na przykład teraz były ostatnio, no wreszcie udało się po tej pandemii, po tej dwuletniej przerwie zorganizować takie prawdziwe dni otwarte, tak? I większość uczniów klas z technika reklamy była zaangażowana właśnie w przygotowanie i atrakcji. A duży jest nabór do tej klasy teraz? Jest, no nie wiem, czy nie za wcześnie zadaję to pytanie. Bo znaczy, no jeszcze na razie w tej chwili jesteśmy w fazie składania, tak, są uczniowie dokumentów, tak, ale już widzimy, że jest zainteresowanie, tak, więc no tutaj, ale oczywiście cały czas zachęcamy, tak, bo rzeczywiście na uczniów czeka naprawdę wiele, no tutaj chociażby indeksy na Was czekają, zapraszamy, tak, tak? Świetnie, to na Michała czeka indeks, a ja powiem krótko, że na wszystkich uczniów, którzy jeszcze nie zdecydowali się, czeka Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku, bo jak z tej kontekstu tej rozmowy można wywnioskować, że to jest bardzo interesująca szkoła. Fani nauczyciele, to już mówię od razu, i uczniowie również bardzo fani. Dziękuję Wam serdecznie za przybycie, za rozmowę na portalu Radomsku. Dziękujemy za zaproszenie. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejne rozmowy przypominam tylko poniedziałek, środa, piątek, godzina 19:45. Zapraszam, Irek Staszczyk.